Witam serdecznie bardzo moi kochani na dzisiejszym odcinku. Dzisiaj jestem z Marcysią i z Mikserem. Mikser przyszedł z jaskini, proszę państwa. Hello. Mikser przyszedł z jaskini, robi daily i jest głodny. Z wami, bo dzisiaj jemy fajne rzeczy. Tak. Jest głodny. Jest też patyc z nami. Znaczy nie ma go oczywiście, bo się spóźnia. Powiedziałem mu, że ma 0 sekund. Ponoć już biega tutaj po schodach. Tak. Chyba długie te schody są. Czemu ufać? Tego nie wiem. Tego nie wiemy. Może się okazać, że będzie tutaj za 5 minut. Ale powiedział, że już schodzi. A dzisiaj, tak jak powiedział przed tym Mikser, będziemy jeść. I będziemy jeść dosyć dużo. Mam nadzieję, że zjemy wszystko. Jak czegoś nie zjemy, to patec weźmie na wynos i zje sobie później w domu. Albo ewentualnie. A czemu patec? No nie, no my też możemy, ale patec jest taki, że. Ja też bardzo chętnie sobie coś weźmie. Ja teraz dużo energii potrzebuję, to mogę jeść i jeść. No. W każdym razie będziemy wbijać do tajskiej knajpy. Dla mnie chyba jedna z lepszych ogólnie w jakich jadłem. Ej, a swoją drogą, my chyba kiedyś, jak nagrywaliśmy jakiś film, to chyba byliśmy tutaj. Tak, ale jak to był film? Nie wiem, ale byliśmy we byliśmy. Dwójkę. Tak. Czyli wy już w niej jedliście. Tak. Jedliśmy w niej, ale jedliśmy. Nie jedliśmy całego menu. Tak. Dzisiaj zamówimy w niej cały menu. Oczywiście też napoje, więc będzie dużo do picia. Będzie też trochę alkoholu. Padecki! 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 Wiesz o co chodzi? Widziałem co tam dzieje. Patrz, gdzie leci pan. Witam serdecznie. Mamy tak same buty, więc musieliśmy się przywitać, nie? Siema. Jesteś godny? Musisz. Jestem, nie jadłem dzisiaj. Absolutnie jedną rzecz zjadłem. Także lecimy. Ja też. Absolutnie. Ja nawet pół jednej rzeczy zjadłem. Też bierzecie wszystkie wina? Nie, bierzemy. Muszę wziąć całe menu. Zajebiście. A, czyli wszystko bezalkoholowe. O, kozacko, bezalkoholowe. Ale dobra, nie bez alkoholi. Nigdy bym sobie nie kupił bezalkoholowego za 15 zł, a teraz sobie kłosję wypiję, bo mam za darmo. Wszystkie alkohole my będziemy używać. Tak, Mikser i Marcysia piją wszystkie alkohole, bo ja wracam samochodem. Znaczy, a nie? Ty nie pijesz. A, faktycznie. Walnijcie. Nie wiem jak damy radę to zrobić. Ja wybieram to co jest najdroższe jak coś. Jest smażony pstrąg w sałatce z tajskich ziół. O, a ja to myślę, próbowałem kiedyś. Właśnie przyznam, że tutaj byliśmy i to próbowałem. I ten pstrąg jest tak dobry, że nie jadłeś nigdy lepszej ryby. Naprawdę, serio? Tak. Zaraz się przekonam, niesamowite to jest serio. Ja się tak podniecony jestem. Wszystko za darmo, tam beczka stawiona. Dużo żarcina w pierdolę. Ja wiecie, że ja lubię jeść, a ogólnie wolę jak mam zjeść do wyboru albo zostawić, to wolę zjeść. Oczywiście wszystko weźmiemy, tak jak mówiłem wcześniej, jeżeli coś zostanie, to weźmiemy sobie na wynos. Nie możemy zmarnować takiego dobrego jedzenia. W żadnym wypadku. To wszystko ja biorę na wynos, bo mieszkam blisko i będę miał jedzenie na tydzień, serio. Wy możecie po jednym daniu, ja biorę resztę. Ej, serio, czuję ekscytację. Ty wiesz? Ja też czuję ekscytację. Ja się dziwię w ogóle kulturalny człowiek. Właśnie, nauczę was kultury, chamy, golf. Golf do restauracji, a nie w t-shircie. Okazało się, że w sumie Kuba może wrócić moim autem. No, więc dlatego czemu nie, żebym też pomógł moim tutaj przyjaciołom, bo nie dadzą rady sami po prostu wypić alkoholu, więc mu pomogę. Tromba pomoże, ja tu się zabieram za bezalkoholowe. A, alkoholowe czy nie? Alkoholowe. Tutaj macie tajskiego lagera, alkoholowe. O, tajskie ja biorę. Fajne i typowa pszenica. Koron tak samo? No to już wybrany zostały. Boże, tak długo piwa nie piłem. Piłem koron bezalkoholowe i to łezka mi się pokręci. Piwo to jest coś, co jest coś pewnego. Muszę powiedzieć, kiedyś Matt tutaj pił drinka i mają te śliczne drineczki i jadają na przykład ozdobione żelkami. Mają coś takiego. Fajne, no. No, są przekozackie. Tu mamy armię napojów. Słodkie. Gorzkie. Właśnie są też. Alkoholowe. Są też alkoholowe, bezalkoholowe, są kolorowe, są przejrzyste. Tutaj mam tam Sencha Ice Tea, Słodka Góra. To jest mega dobre. Dół jest niedobre? Mega dobre. Mega dobre, no to akurat racja. Zielona herbatka na dole i z lemonade, typowa jakby cytrynka z showerem, ze sweetem. I gecko, woda kokosowa, biurę truskawkowe, karambola na górze. Karambola to jest ten owoc, taki był fajny. Tak jest. To w Ninja Fruit karambolę rozwalałeś i za nią więcej punktów. Niech mnie dunder świśnie. Fuzja smaku. Czuję się jakby trąba mnie zabrał na randkę. Nie ukrywam, trąba jest całkiem niezłym sugar daddy. Całe menu zamówił, no. Ja nawet... Karol kupuje rzeczy z Gucci ludziom, a ja kupuję jedzenie. Mamy trzy drinki alkoholowe. Ja już słyszałam, że ten jest dla mnie odpowiedni. To myślę, że powinno może podać tobie. Więc? Ale musisz mi dać liczyć. Możemy się nim podzielić. Nie, no dobra, mogę ci dać. Tak? Jak mam wiesz, on zawsze nie tak potrafi urobić. Zawsze... Nawet jeżeli mamy na trzech alkoholach, to i tak uda. Ja szczerze mam. Patrzę na tego z żelkiem, tak. Przyjemnie. Okej, ja chciałem spytać. Pokażę może wam menu, żebyście wiedzieli, co tu w ogóle teraz jest. Co my zamówiliśmy. Dobra. I masz tu brać.
Dobra, ja będę przesuwał z tobą. Chowamy te napoje po prostu, bo one są jeszcze pozamykane, więc na chwilku. Fuzja smaków, fuzja smaków. Moje kubki smakowe nie wiedzą, co się dzieje. Ja już się czuję najedzony, a jeszcze nie zjadłem nic. Ale ja jestem jak Kizo, lubię się chłodzić aperolem, więc od razu wziąłem aperol, po prostu. Krótka piłka. Proszę sobie wziąć ryż tutaj, moi pani. To jest tak, że odpakujesz ten ryż, sticky rice, troszkę sobie bierzesz nawet rękami i matasz na przykład w jakimś sosie. Tutaj macie takie coś najbardziej zbliżonego do pattaya, kiełki z olimą, dymka, szpinsy. Kocham pattaya. Także myślę, że będzie super. Jeszcze macie to w środku. Co sądzisz o kurczaczku, mikserek? Bardzo dobry. No polecam tego skrzydełeczka spróbować, bo jest mega dobre. Naprawdę, jest przepotężny. Kocham asiaty skąd nie ogólnie. Ja też, ja naprawdę jestem, dlatego wybrałem tą restaurację i ja ten odcinek już miałem nagrywać pół roku temu. Tak, jak tu byliśmy, to Marcia powiedziała, że trzeba to zrobić. Dobra, co, żołądeczek? Ej, czekajcie, musimy na 3-4. Tak. A jeszcze z ryżem, czy nie? Będziemy zrobić to. Dobra. Ale wygląda dobrze. Za Tajlandię. Za Tajlandię, pozdrawiam. Pozdrawiam Tajlandię. Za Tajlandię. No i co? Bez gig. Bardzo dobre. Jeśli Karol mówił, że tak nic specjalnego, to według mnie jest to lepsze niż większość mięs, które jemy na co dzień. W sensie jakichś kurczaków i w ogóle. Zajebisty szparak. No szparak. Dobry. Szparak jest kurczak. O kurczę, tutaj oni wszystkim tutaj mieszają. Ja mówię, że kuchnia azjatycka to jest naprawdę mieszanka wszystkiego. Wszystkich smaków, faktury, nie? Nawet faktury są różne. A co wam smakuje najbardziej? I co? Co? Najbardziej, znaczy tak... Jedna rzecz. Chyba ten boczek, bo jest taki fajny właśnie, że przebija się ten taki kwaśny smak. Ten sezam też tam robi takie troszkę zamieszanie. Ten boczek, no. Ja chcę tylko powiedzieć, że tu nie ma krewetek, Marcysia. Nie, bo zjedli. Ja nie wiem. Pstrąga, cała cesta jest tajskich ziół, trochę chili i taka fruta. I to jest pstrąg, tak tego walczyliśmy, ja ostatnio go próbowałem. To jest najlepsza ryba na świecie. Nie jadłem lepszej kurczy. To nie jest żart. No, zupka jest kozacka. Ona jest, tak dobra. Ja nie jadłem nigdzie lepszej zupy kokosowej niż tutaj. To prawda. Jadłem zup, myślę, że co najmniej 20 zjadłem w swoim życiu różnych zup kokosowych takich. I żadna nie była, nie miała poru podbicia do tego, żadna. Ej, rąba rzeczywiście jest dobra. Ja bym ci nie okłamał. Kary ma sama, wegańskie kary z ziemniakami. I to jest ostatnia rzecz z jedzeniem, tak? I kolejna rzecz to już będzie tylko ta pana konta. Desery, nie? Super, dobra. Zabieramy się do jedzenia, teraz trzeba to wszystko wiedzieć. Dobra, David, wyłącz. Deserek jeszcze nagrasz, jak przyjdzie później. A my teraz zabieramy się do jedzenia. Takiego już, żeby... No, żeby po prostu coś jeść. No. Żeby nie dostał. Ej, dobra, szczerze, powiem wam tak całkowicie szczerze, to jest do zrobienia. Dobra, to są malutkie tak. To jest coś takiego, że zostawimy, ale niedużo, tak mi się wydaje. No, jesteś łakomczuszkami. Przecież tej ryby już nie ma, tego nie ma, tego już też pewnie nie ma, to zaraz będzie dizony. Ale to jest niesamowite, to jest niesamowite, że to jest taka restauracja, w której wiesz, nie zamawiasz sobie jednego dania, to co powiedzieliście, kilka talerzyków małych, bam, 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 smakujemy, jesteśmy smakoszami, tak? Jak glamour. Jakby się tutaj przeszli razem, normalnie, z dziewczyną albo z kolegą. To jakie cztery dania byście wybrali? Mikserek, mówiłeś, że już masz wybrane. Ja wybrałbym na pewno te skrzydełka słodkie, ten boczek taki z tym fajnym kwaskowatym posmakiem, zupę kokosową, bo jest zarąbista, no i ta rybka w sumie też. Tak jak ja też nie jestem fanem za bardzo ryb i owoców morza, ta rybka naprawdę była taka, ona jest taka barbecue, ona smakuje jakby była z grilla, stara, taka w jakimś sosie. Wewnątrz jest spieczona od wewnątrz, wiesz o co chodzi? Ona jest tak fajnie otwarta, że właśnie wewnątrz, wnętrze też jest tak fajnie spieczone. Sticky rice do tego i ja już mam zestawik gotowy. Ja mogę teraz powiedzieć, mi to bardzo smakowało, te kalafiory. To jest kary. Kary, ale smakuje trochę jak ta zupa, nie? Ma taki posmak zupowy, nie? Tak, też taki tłuszcz. Także na pewno te kalafiorki, bo ja lubię sobie warzywko skubnąć. Co ciekawe, żołądki, bym wziął szparagą jako drugie warzywko i myślę, że kurczę, zastanawiam się, ta pattaya była bardzo dobra. Pattaya by też dobra. No i pattaya, nie? I to taka czwórka by moja była. Zupka 100%. I pewnie w ogóle też zapomnieliśmy trąba, bo tutaj kilka talerzy już pan zabrał, także możliwe, że nie. Trudno. Pattaj też bym wziął. Poprosiłbym o więcej krewetek trochę, bo jestem wielkim fanem krewetek od 3 miesięcy. Ten ryż jest okej, tylko problem jest taki, że tutaj jest ryż i mięso. A wziąłem sticky rice, więc chyba bym poszedł właśnie tak, żebym też wziął to. I chyba też kalafiorki i szparagi, no. Aha. Bo wiesz, tu ryż, tu sticky rice, tutaj podobny smaczek. I wydaje mi się, że akurat nie. To ja na pewno bym wziął zupę, bo ile razy tutaj wracamy jest... No jest przepyszna. I żołądki. Żołądki też są przepyszne. Tak samo szparagi. I jeżeli chodzi o kolejną rzecz, to się waham. Bo waham się pomiędzy tym ryżem, a właśnie pattaya. Taki wymienny.
Bo tu makaron, tu ryż, nie? Jak spojrzysz na ryż, to wiesz to, jak spojrzysz makaron, wiesz tam. Pewnie podobne przyprawy dają w ogóle. Tutaj też miałeś orzechy chyba, tak czy nie? Były też chyba. No. Tak, orzechy w ogóle też, łączenie orzeszków ziemnych z jakimś daniem. Super. Ale właśnie to już są bardziej dania, zarówno ten ryż, jak i pad thai. A jeżeli miałabym wybrać taki dodatek, to bym wzięła może jeszcze te rybki małe, bo one też są bardzo dobre. Uznaliśmy wszyscy wspólnie, że nie bierzemy tych rzeczy na wynos. Czemu? Bo każde danie zostało zjedzone tam powiedzmy od 60% w górę, nie? Niektóre zostały zjedzone całkowicie. Niektóre całkowicie, więc jeżeli tam zostało tutaj jakieś tam, tu trochę tego, myślę, że bez sensu. Toników nie ruszyliśmy. Chyba nie jesteśmy fanami. Ja lubię bardzo. No, Marcelu. Mówiła, że te toniki to jeżeli mówię, że nabył. A ja mówiłem, że nienawidzę go. Ale co, toniki jako, że po prostu, że sobie popijasz tonik, czy z ginem? Z ginem też bardzo lubię. Ja lubię z ginem z lampy, nie? No. Tak, jest dużo lepsze. Tak. Ale że okay, teraz moment. Mamy więcej alkoholu. Dobrze, że sam siebie zaorałeś, to nigdy nie myśleliśmy. No nie, tak mam, jak ja powiem, że ktoś jest gówniany, to ja mam świadomość, że ktoś jest gówniany. I po prostu patrzę się na reakcję ludzi i potem sam mówię, że wie. No, lepiej samemu sobie przyznać, nie? Mamy taką niepisaną zasadę na YouTubie, że właśnie jak ktoś powie, że to jest słaby, to i tak się musimy śmiać, żeby hype'ować dżonka, nie? Ale w ogóle ja na przykład życzę, Trąbeczka, że to może być taka seria na twoim kanale, że będziesz wpadał do restauracji, restauracje już będą wiedziały, że jest taki Trąba, wpada sobie z ziomkami, nagrać coś fajnego. Ja mam nadzieję, że będę jednym z tych ziomków i no, będziemy sobie... Dla mnie? Powiem tak. Tylko trzeba znaleźć odpowiednie restauracje. Ta dla mnie była odpowiednia. Naprawdę. Fajnie, to jest, posiedzieliśmy, pojęliśmy, pogadaliśmy. Mikser ma też ciekawostkę na temat jedzenia i gadania. No właśnie, bo nie wiem, czy wiedzieliście, ale taki format nazywamy mukbang. Mukbang się tu pisze i pochodzi on właśnie z Azji, w której to zostało wynalezione nagrywanie tego, jak jemy i rozmawiamy ze swoimi znajomymi naraz. Bardzo ciekawy format. No. I tutaj nawet mówię, że jest jakiś kanał, który ma 8 milionów i chod po prostu jej kupuje dużo żarcia. Jest też ziomek w ogóle, który ma kanał ASMR, że w ogóle on nic nie mówi, tylko po prostu wydaje dźwięki odpakowywania i potem je to bez mówienia czegokolwiek. Ja bym chciał bardzo spracować wiedzę na temat karty, bo jest przezajebista, a z tego co wiem, bo to byliśmy, ja tu byłem to 3 razy, to za każdym razem jest to samo i każda osoba tutaj po prostu wie wszystko o każdym zdaniu. I o każdym napoju i w ogóle. Dobra, zwróćmy na to uwagę za pierwszym razem, jak nie byliśmy. Pan Makoto, to pan pies. Ale opowiedział. To co, jemy? Jemy. David. Szable w dłoń. To jest, nie, jest inna panakotta niż normalnie zdarzałem się jeść w tych restauracjach, ale dla mnie jest okej. Okay. Jest okej, okay, ale jest troszkę inna, ale no jest fajnie, rzadsza. Fajnie. Jest taka bardziej płynna. No. 1200 jedzenia. Myślę, że odpowiednia cena za tyle, ile zamówić. Wyszedłem najedzony i troszkę... Uchachany, co? Tak, troszkę szczęśliwszy. I troszkę biedniejszy o portfel, ale bogatszy o piękne wspomnienia. Otóż to. Ja wam bardzo dziękuję za oglądanie tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało, bo nam się bardzo podobało. I jeżeli chcecie więcej, to tak jak mówiłem, subskrybujcie kanał, żeby być na bieżąco, zostawiajcie duże łapy w górę i wpadajcie do każdego, co jest z nas, bo jesteśmy fajni, więc musicie do nas paść. Pozdro.